Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku Tosiakowa w świecie Simsów, Tosi w świecie Simów, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, ja nagrywam ten odcinek od razu po nagraniu odcinka pierwszego, tego wznowionego, więc no nie wiem, co pisaliście w komentarzach. Będę brała wasze komentarze pod uwagę już... No już teraz tak naprawdę, bo kolejny odcinek postaram się nagrać już tak na bieżąco. Zobaczę właśnie, czy będzie wam pasowało takie raz w tygodniu godzinne, czy tam dwa razy w tygodniu półgodzinne. Podejrzewam, że raz w tygodniu godzinne chyba będzie bardziej sensowne, no ale zobaczymy, co tam napiszecie w komentarzach. No i tak jak mówię, teraz już będę postaram się nagrywać tak na bieżąco, żeby po prostu nagrywać po opublikowaniu piątkowego, żeby zobaczyć, co tam w komentarzach się pojawi, jakie macie pomysły na tą serię. Na tych naszych ludzików. Pamiętam, że w zeszłym roku właśnie jak nagrywałam, to miałyście bardzo dużo fajnych pomysłów na to, jak tutaj rozgrywkę prowadzić, więc chciałabym, żebyśmy razem właśnie sobie tutaj toczyli tą rozgrywkę, bo to, wiecie, fajne. Chodź tutaj, Salimku. Ogarniamy cię, dzieciaku, trochę. Chodź sobie zszamkać. No i tak to będzie działało. Tak jak wam mówiłam, dążymy do tego, żeby nasza Dominisia poszła do liceum, później ją wyślemy na studia i tak wokół niej chciałabym, żeby ta seria na razie zaczęła się toczyć. Zawsze to ciekawiej. Ci nasi tutaj dorośli Simowie będą sobie już tutaj mieszkali, będą sobie tutaj, wiecie, kminili, jak to żyćko będzie im wyglądało. I ich sobie zostawimy, że tak powiem, w spokoju. Dominisia się podniosła. O, Dominisiu, ty idź do szkoły. No właśnie. No patrzcie, no. Poszła do szkoły. Co ty tutaj masz? Pracuj normalnie. A, może ucz pilnie. No ona jest szansa, ale ona jest chyba szóstkową. Czwórkowa uczennica. Uuu. No tak, bo ona miała być diaboliną, że tak powiem. O, psinek jak śpiulka. Ale to po stówce. Oni tak codziennie będą nam tą stówkę zabierać. No dobra, stówkę to jeszcze przeżyjemy. Jaki ten pusiek jest fajny. Ty za 3 dni dopiero idziesz do robo. To może idź z... na przygodę ze swoim... Ale chyba nie macie... Nie macie na razie możliwości. No dobra, to idźcie sobie na spacer może. Idźcie sobie na spacer. Tosia. Jak tam Tosia? Tosia już jest w ogóle, wiecie, na hardkorze, więc... I... Tutaj tylko podwyżki może dostawać. To ma ukończone. Ale chyba dopiero ile? Za 2 dni, tak? Za 2 dni. Dobra. Skoro za 2 dni, to Tosią możemy też się tutaj coś zająć. Jesteś głodna klasycznie. Weź sobie resztki. I co? Może Tosiu byś się tutaj czymś zajęła sensownym. Kontynuować portret na przykład. Chociaż... Wiesz co? Może nie kontynuuj portretu. Zjedz sobie. 9000 statyjów. No po prostu szoki niedowierzania. Bo wy byście sobie coś tutaj pogadali. Popka humor. Porozmawiaj o łowiskach. Ożywiona rozmowa. Barabara w saunie. To brzmi jak plan. Słuchajcie, nie ma Dominisia w szkole. Dzieci, dorośli harcują. To jest dobry plan. Dobry plan, moi ludzie. O, mamy tą gospodę. Właśnie, się ostatnio zastanawiałam. Zastanawiałam się ostatnio właśnie, jakie... Puść piesa, co? Idziecie,
No dobrze, to nie będziemy was podglądać. Co tam u piesa? Pieseł? Kogit? Pieseł już jest dorosły. Nie wiem, ile tutaj w tej grze pieseły żyją. Mam nadzieję, że długo. Tam się za gorąco zrobiło. Ale tej aż się... Zobaczcie, nawodnienie jej aż spada. Ciekawe. No bo w saunie gorąco w sumie, nie? Potem idź sobie się tutaj wysiuśkaj. Listonosz przyjechał. Idź może sobie tutaj sprzątaj. I pływaj sobie tam. Jakoś tam szczęśliwie. No, zakochańcy. Zobacz, tyle czasu już są razem i cały czas zakochańcy. To super jest. Bardzo, bardzo spoko. A Salimku, ty przynosisz tyle pieniądza. To chodź sobie ogarniesz... A ci co, zawiesili się? No jak nic, się zawiesili. Hejo. Zawiesili nam się. Co teraz? Hej. Ziomki, dobra. Chyba was teleportować gdzieś w takim razie. A może już teraz zadziała? Odwiesiliście się? Ach, nie odwiesi. Jadę. Czekajcie, bo mi tam jakoś strasznie duże rachunki. 6. Boże. To dramat. Dobra, nie. Trzeba ich wysłać gdzieś razem, bo ewidentnie się zawiesili po prostu. Odwiedzimy sobie karcelkę. A Matosia niech leci. O, zobaczymy sobie nasz poprzedni domek, który był dość irytujący, bo miał schody. I właśnie przez to, że miał schody, to nasz pieseł po prostu miał odwieczny problem z łażeniem, nie? Ale ładniusi był, co? To przyznać, że ładniusi. Tak, już odwiesiłaś się? No to wracamy do domu. Musiałam poczekać, aż się dziewczę i... Basim? Salim. Chyba. Wieszą po prostu. Wrócimy do domku. Ale mnie ciekawią też te wampiry i wilkołaki. Trzeba by to też kiedyś ogarnąć. W jakimś tam kolejnym tym. A co to? Co to za prezencik leży? Od kogo to prezencik? No. Dobra, chodź tutaj, moja droga, opłać rachunki i głosuj na lokalne plany działań. O. My tu mamy to oszczędzanie pieniędzy tego. To nie jest fajne. Nie jest fajne, bo my nie jesteśmy oszczędni, niestety. Oszczędzanie wody. Produkcja czystej energii. Panele słoneczne, turbiny, kolektory. Miksologia, wolna miłość. Możemy na to zagłoskować. Czuję, że tak naprawdę tylko to nam ma sens. Będzie przegłosowane. Weź pocztę, chodź tutaj, bo coś jeszcze tu jest. O, nasza uczennica jest piątkową uczennicą. Cudownie. Chodź, odrobisz lekcję od razu, żebyśmy nie zapomnieli.
Drabiej lekcje. O, i mamy projekt szkolny. Super, projekty szkolne są bardzo fajne zawsze. Bardzo je lubię tutaj, w tej grze. I chodź pracuj tutaj sumiennie. Tata ci pomoże. I będzie super, mega fajnie. Dobrze, Basim, chodź, bo ty lubisz pomagać. Pomóż przy odrabianiu. A ty idź tutaj do pęcherzowni. Tata sobie niech się działa. Którą? A mamę umorzę sobie tutaj. O, chodź tutaj. Zobaczymy, czy da się promować. O, ojcze. Oberoi. 12 obserwujących. No, to grubo. Poddaj się masażowi. Najdroższy weźmiemy. Tacy bogaci. Masaż wzmacnia... płodność, to może nie. Masażowi kamieniami. O. Jak plan. Będzie super. O, ale super, bo mieć w domu taki stół do masażu. Coś mi się tu wyświetlało. Aha, że nowa chałupka. I robią projekt. Kręceni, widzę. Basim jest zadowolony. O, no widzicie, jest zadowolony, bo będzie mógł pomagać jej w lekcjach. A ona zaczyna nam z tej mierdziuchać. Wiecie, jest poniedziałek, to jeszcze później będzie za 15 godzin. Ale mogłabyś się, moja droga, ogarnąć, jak to skończycie. I mogłabyś pojechać sobie właśnie na jakiś ten... na jakiś plac zabaw. Nie było głupie, myślę. To skończyć najpierw. Pan został wdrożony. Co to za ludzie są? Kim wy jesteście? Dlaczego wy tu przychodzicie do mnie? Nie lubię, jak tu ludzie przychodzą. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. Sprzątnik. Dobra, to jak już taki jest ten, to chodź. Korzystaj. Jak tam wam idzie? O, super. I tu mamy projekt, projekt zostawiamy. Kim wy jesteście? Zrób sobie zdjęcie z fanem, zrób sobie zdjęcie z fanem, niech mają. Bo czemu by nie w sumie? Daj autograf, daj autograf. Przyleźli do domu. Ale to jest dziwne, że w ogóle przyszli do domu jacyś tacy dziwni ludzie. Ty się ogarniasz, moja miła? Ogarniasz. Lekcje masz odrobione, poziom osiągnięty. Będziesz mogła łazić do szkoły grzecznie. A ty, moja miła. No dobra, to już masażami już starczy po masażu, co? Dobra. Chodź w końcu skontynuuj ten portret. Tam sobie się zajmujesz sobą. I zaraz pojedziecie na ten plac. O, już jest 21. Ale myślę, że spoko. Jedziemy na plac zabaw. Jedziemy na plac zabaw. Gdzie są place zabaw? Tu chyba nie ma nigdzie placu zabaw, nie? Bo tu nie ma takiej parceli. To jest mieszkalna. Tu są jakieś takie bajerki. Mieszkalna to też nie. I tu nie ma domków. Dobra. Lecimy gdzie indziej. To lecimy gdzie indziej. Może tutaj coś będzie? A, bo to jest ta ślubna dzielnica. To w ślubnej to obawiam się, że nie zakończę. W ogóle pierwszy raz widzę tą dzielnicę.
tutaj. Czy tutaj gdzieś jakiś plac zabaw? Nie bardzo. Kurczę, tam mogą być w ogóle jakieś fajne, poukrywane miejsca, nie? Tutaj też chyba nigdy nie mieszkałam, chociaż chyba kiedyś. Matko, no ja chcę tylko... Aha, nie, tutaj to dla piesów będą. Wierzbowa Zatoczka. No na pewno w Wierzbowej będzie, ale no ja bym chciała, wiecie, coś innego odwiedzić. To jest bar, dobra. Jedźmy do tej Wierzbowej, będzie najbezpieczniej. Wydaje mi się, że tutaj był jakiś... Piesem. Wydaje mi się, że tam był jakiś taki plac zabaw. Ciekawe, że ona może sobie w ogóle sama podróżować. Baw się w pirat. Jest bardzo rozbawiona, więc idę Olo. Piąty poziom umiejętności motorycznych. Czy ona teraz robi motoryczne? Robi motoryczne. Cudownie. No to możemy się pobawić trochę. Jedź po trapie. Baw się z piratów. I też jej towarzystkie powinny rosnąć, nie? Dwudziesta trzecia, moja miła. Chyba czas do spanka, co? No wiem, fajnie było, ale zobacz, która godzina. Jutro do szkoły. O, jakaś męciona. Jakaś męciona do minisie. Śpiący dzieciak. No dobrze, pójdziesz do liceum, będziesz jeszcze bardziej śpiący. Chociaż właśnie nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak. Już cofać jeszcze tutaj z tatą. Chwilę. Startuj. Mówię o szkole. O zabawkach i dopiero do śpiłkolotu. Towarzystwo trochę. Więc. Tatusia. Lubisz taniec? Chyba lubisz. Chyba lubisz, moja droga. No. Dobra, towarzystwo rośnie. No, tobie ten brzuchol to też urosł, mój drogi. Taki się zrobiłeś? Tusiek. Tatusiek się zrobiłeś. No, brakuje im tu siłowni po prostu. Jakiegoś takiego, wiecie... Że tutaj zamiast tych foteli bym im postawiła jakąś bieżnię albo coś. Oni z tego i tak nie korzystają. Po prostu aż mi smutno, że nie mają, wiecie, nic, żeby coś ze sobą ogarnąć. Gdzie jest ta siłowniowa rzecz? O, gdzie jest to siłowniowe? Transport. W umiejętnościach, tak. Nie wiem, może jakąś bieżnię im położę. Bo wiecie, no już nie mówię, że jakieś takie hardkory, ale bieżnia medyczna, stelaż. Taki jakiś szykowny wycisk. O, to ładne. Ścianka wspinaczkowa. Też fajne, ale wielkie. Nie, ale może takie właśnie, o, tu bym im postawiła. I wiecie, tutaj w takich ładnych okolicznościach przyrody. Sama bym poćwiczyła, szczerze mówiąc. I bieżnie. O.
Kingi Tuwa. Chodź se poćwicz. Zjadłeś tortę, to chodź se poćwicz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo bom ciekawa. No wiem, Salim, że to dla ciebie szok będzie. A ty chodź się. Ty, moja droga, poszłaś spać? Poszłaś spać. Grzeczne dziecko, poszło spać, superancko. A rodzice sobie pocisną trochę. No wiecie, na starość, żeby mieć w ogóle siłę z łóżka wstać, nie? Zapomniałam, że ja muszę miniaturki w ogóle ogarnąć. Już zmęczony? Już głodny? Oczywiście. Ćwicz, ćwicz. Dobra, ćwicz, ćwicz, ćwicz. I jak poćwiczysz, możesz sobie po... wyrzucić zepsute, wziąć sobie resztki, wysiuśkać się, jakiś szybki prysznic, tak jest, i do spanka. O, i będzie git. Ten trzeci poziom, bardzo ładnie. Osia biega. Jest mi z was dumny. Piesek sobie tutaj widzicie. Grzecznie siedzi. Ło, pani! Nie na moje kości. Nie na moje kolana. Dobra, Osia już się ogarnęła. Życiowo. A, no i przy okazji ten plan mi idzie, nie? Bo ten plan jest właśnie... wyjęty o tej tam energii, nie? Jakoś nie do końca wiem, jak to działa, więc... Sprzedaj kolekcję. Idź, sprzedaj jakiś pieniądz. Umiejętności przedsiębiorczyni. Dobra, to ty idź sobie zajmij górną łazienkę, dobrze? Korzystaj. Wykąp puszka, potem siebie i dośpił kolor. Basim, ale tam nie przesadzaj, wiesz, Jaku. Wiesz, ja bym się też nie chciała zajechać na pierwszy raz. Już w takim starszym wieku bym powiedziała. Nie ma co przesadzać. Nie ma co przesadzać. Ale ładnie sprzątasz. Dobry chłop z ciebie jest. Basim? Salim. Cały czas Basim mówi. Omara sobie wciągasz. Sporansko. Kim jesteś, kobietą? Nie wiem, ale sprzątasz. Nie no, ale musisz się spęcherzować. No. Gdzie ty idziesz? Spęcherzuj się. Ta godzina do szkoły w ogóle. Coś nie ogarniam rzeczywistości tej simsowej. Dobra. Nie, no nie, i do śpiórkolotu, a nie tam na jakiś. Śpiórka. Młoda, pobudeczka, zaraz do szkoły. Też wysiuśkaj. Nie. Znajdź sobie wroga, ja cię. Misia poszła do szkoły. Ładnie tu wszystko skacze. Bardzo się cieszę. Cztery...
Ćwicz klawiatury. Ćwicz pisanie na klawiaturze przez 4 godziny. To tak drogo. Dominika siedzi ze swoją klasą w auli. W pewnym momencie nauczyciel muzyki prosi o ochotnika. Nauczyciel patrzy prosto na nią, ale Dominika widzi, że siedzący obok uczeń aż się pali, by wejść na scenę. Czy Dominika powinna wykorzystać tę okazję, czy wysłać tamtego ucznia? No wyślij na. Uczeń wygląda na bardzo zawstydzonego, gdy zostaje poproszony o zaimprowizowanie czegoś na bongosach, ale zanim Dominika zdążyła się roześmiać, nauczyciel muzyki wzywają, by zagrała akompaniament na kiju deszczowym. Wiesz, to nawet nie jest prawdziwy instrument. Tymczasem Salim nam tutaj zarobił miliony. Miło z jego strony. Nam śpią. Powinno się obudzić niedługo. Wake up. Resztki jakieś. Gdzie jest psinek? Nie leży grzecznie. Cześć, psinek. O, pana Dajola. A właśnie się zapytać, czy on z tego w ogóle je. W ogóle nie znika ten. To się chyba samo napełnia jakoś. No je. Najważniejsze, że je, nie? Czego nie możesz skrzynki dosięgnąć? Przecież jest skrzynka normalnie. O co ci chodzi, gościu? A, że płoteczki. Piesek poszedł spać. Kosiu, chyba trochę ci się skupi. Cała. Dobrze, Tosiu, to co? Co ty byś chciała porobić, moja droga? Możesz sobie tą naturę może, co? No i sekwencje. Zarodzi. Będzie, ale tak. Zobaczymy. Co robisz? No aż mam ochotę pójść na jogę. O, jak. Jaka. No ten... Widać, że jeszcze początki. Psa z głową w dół. Nie, ale to jakby każdy od czegoś zaczynał, nie? Ale fajnie, że to tak, takie nieskładne, nie? Że ten pies taki... Oj. O, ale to ładne. Krótko, ale ładnie. No brawo, Toś. Możesz być z siebie zadowolona. Głową w dół, tak. Niby w psie z głową w dół się powinno odpoczywać, a mnie zawsze tak męczy ta pozycja, że to szok. Ty się znowu, dzieciaki, zawiesiłaś? Nie. Dalej. Zobaczcie, 7000 już ma tych punkciorów. Poddaj się masażowi, weź kąpiel, korzystaj z sauny przez 6 godzin. Łopani. Ale mamy trzeci poziom wewnętrznej harmonii. Co tam, Salim? Wyśpiłkany. 21 godzin do roboty. Chodź se książkę napisz może, co? Chodź se książkę. Fantazy, syna. Uzbrojone wojowniczki muskularki. Grubo. O! Wróciła Tosia. Nie Tosia, tylko... Tylko kto? No wiecie.
choć się O, kiedy dorosnę, chcę zostać ninja. Co muszę zrobić, żeby zacząć się przygotowywać do wymarzonego zawodu? Zacznij ćwiczyć sztukę skradania się, kup strój ninja. A, myślę, że zacznij od stroju. Chodź weź prysznic, bo widzę, że tam śmierduszkasz trochę. I co? I myślę, że lekcje byś odrobiła, co? Ogarniemy lekcję, młode. Ogarniemy to. Tatuś by ci pomógł. Myślę. No i tatę pomoże. Chodź, tatę. Wyszczotkuj pieseła i idźcie razem na ekspedycję. Ktoś odpowiedzialności sprawia, że Dominika kwalifikuje się do przyjaciół i cechy odpowiedzialna. Może byś się z tatełem jakoś gdzieś coś pobawiła, co? Wszystko się psuje w tym domu, mam wrażenie. A, bo ty chcesz pisać na klawiaturze. No dobra, to chodź, naucz się pisać. Społeczny. Licz pisanie na klawiaturze, o. Pisać. Przygodę czas rozpocząć. Puszek wciąga nosem powietrze, wyczuwając trzy wyraźne tropy. Zdezorientowany mnogością zapachów rozchodzących się w różnych kierunkach czeka na wskazówki. W którą stronę poprowadzi ich ktoś? A w latarni już był, to myślę, że na rynek. Wszystko, czego trzeba psu i jego simowemu towarzyszowi, to zwykła wizyta na rynku miejskim. O, co za pocisk. A tu jest. Tutaj ładnie pomagasz, Salimku. Dzisiaj być dumny. Nie masz gdzie pisać książki, bo jest tylko jeden komputer w tym wielkim domu, to idź sobie poćwicz. Wszystko odbywa się zgodnie z planem. Tosia skręca w trzecią ulicę w lewo w stronę domu. Może w końcu zrealizuje swoje marzenie. Idealnie kwadratowy spacer wokół rynku. Fascynująca przygoda. Puszek Serducho nie podziela tej wizji. Niedaleko płacze małe dziecko i Puszek Serducho ciągnie swoją właścicielkę w jego kierunku. Zatrzymaj się, by rozmawiać. A ty chodź poćwiczyć. W tą swoją córę. Niech ona tam sobie ogarnia rzeczywistość. Tosia byłaby potworem, gdyby zignorowała płaczące dziecko. Puszek ciągnie ich za sobą i na drugą stronę ulicy przechodzą w niedozwolonym miejscu. Maluch zanosi się płaczem. Tosia nie może z tym za wiele zrobić, więc stara się rozweselić dziecko za pomocą trików w wykonaniu swojego zwierzaka. Wkrótce zjawia się zaniepokojony rodzic malucha, ale dziecko już nie pamięta o łzach. Jest zbyt zajęte zachwycaniem się trikiem śmiertelnie niebezpieczny świat. Się by spęcherzowała ewidentnie. Spęcherzować zatem. Co ty byś, Tosiu, porobiła, co? Obraz. A, 4 godziny. Ani droga. Przez 19. Resztki. Masz się chce pobawić. I dośpił kolot. Już do 2 godzin. My to na 2 razy po prostu. Musisz ogarnąć się na drogę. Koły i w ogóle. Ja widzę, że się z piesem zaprzyjaźniam. Dobrze, dobrze. Tutaj przysmaka. Pakować piesa. Mogłabyś go w ogóle jakoś tam... Pieka.
Wyjazd. Rozpieszczać na to. Patrz, no wszystko się psuje. Ja nie wiem. Ja nie wiem, o co tu chodzi naprawdę. Jesteś, a ty nie jesteś na maksa. No to może byś jeszcze chwilę popisał coś, co? Pisania. Czerwone. Lotu. Z jakiegoś powodu patrzysz na rybki. Dobra, głodna nie jesteś. Idź sobie pobiegaj. Tak, i do śpiórku. Pisz książkę. Jak napiszesz książkę, to weź sobie resztki, mój drogi. No o co chodzi? Prawie mi się udaje przecież. No prawie mi się udaje. Akurat jak napiszesz książkę, to wydamy tą książkę i na koniec pójdziesz śpiewać. Tym sposobem ekipa idzie spać. Książka wydana. Przedaj wydawcę. Dobra. Kolejny pieniądz będzie wpadał. Powolutku idę spać już. No i dość było. No. Super gwiazda na znak powszechnego uznania dla jego osiągnięć przyznaną tabliczkę sławy. Może się teraz udać na Starlight Belvedere, by towarzystwie pełnych entuzjazmu fanów wziąć udział w ceremonii umieszczenia jej w Alei. Wspinając się na wyżyny popularności, Salim zyskuje 3 kolejne punkty sławy oraz dostęp do bonusów sławy najwyższego poziomu. Niestety wszystko to powoduje, że traci on kontakt z rzeczywistością, znaną zwykłym Simą i jest bardziej podatny na bawianie się kolejnych dziwactw. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Punkty sławy. Mamy 3 punkty do rozdysponowania. Tutaj mamy... Każdy celebryta ma swoje towarzystwo. Mogą je tworzyć dobrzy znajomi, bądź też przypadkowi przechodnie. Jako światowa gwiazda Salim może dobierać sobie znajomych i wzywać ich dla kaprysu. Kiedy tylko wezwie swoją paczkę, grupa pojawia się, by pochwalić jego strój lub po prostu kibicować. Członkowie paczki są także zawsze gotowi udzielić emocjonalnego wsparcia. O raju. Błyskawiczny początek kariery i szybsze pięcie się po szczeblach sławy. No nie wiem, czy jemu to będzie jeszcze potrzebne. Zdobywaj reputację jeszcze szybciej i nie. A to? Szybszy rozwój kariery. Inspirujące przemowy pobliskich simów. O, to ma sens. Dobra, weźmiemy tak. Weźmiemy to. My mamy reputację jakąś taką. Nieświetną? Mech. Nie mamy świetnej reputacji. A mamy taką se reputację. To niedobrze. To niedobrze. Trzeba by reputację mu poprawić, bo ja bym sobie chętnie wzięła te 2 tutaj jeszcze. Jak się poprawia reputacja? Nie wiem. To będzie rozkminić, jak się poprawia reputację. A ty co, się tak obudziłaś? Aha, bo się wyspałaś. No ma sens, ma sens. Chodź wyrzuć zepsute jedzonko. Herzuj się. Może idź popływaj trochę, bo... Bo widzę, że nawodnionko spada.
Nasza młoda. Teraz nam się tu posika. Idź sobie coś szamkaj. A potem prysznic. Będzie się wydarzyło. Za 2 godziny do szkoły. No dobrze, to już niedługo. Oj, Salim się obudził. Patrzcie, cała ekipa. Jak zanim gwiazdeczki lecą w ogóle, jak gwiazda polarna. Kurczę, jak ty jesteś taka gwiazda. O, urodziny będzie miała we wtorek. Jesteś taka gwiazda, to dobrze by było coś tutaj, wiesz, zgwieździć. Kuracja gwiazd. Co to jest kuracja gwiazd? A. Dodaj to w Instagramie. Chyba 12. To jest po prostu narodziny gwiazdy. Co, ja bym go wysłała tam. Robo. Czy on dzisiaj pracuje? Za 5 godzin. No to jak wszystkich wyślemy do Robo, to pojedziemy odsłonić gwiazdę. No ja boję się, że później zapomnę. Ukończone. No nie ma sensu sprawować na forach, bo zaraz idziesz do szkoły. Do robo. Chyba. Te poszły do tego. To my idziemy gwiazdę odsłonić. Gdzie ten Belweder jest? To jest pytanie. Podejrzewam, że tutaj. Tutaj. W Parku Narodowym będzie? Dajmy, że tak. Zobaczymy. Nigdy tam nie byłam, chyba nigdy nie odsłaniałam gwiazdy. Nie do końca wiem, czego się spodziewać. Ale zaraz to okazję. O. Jakiś pani? O, są pani, zobaczcie. Ale super. Yipsy! Oh, yipsy! Ah, yips! Oh! Yips! Well, me, Pfefferoo. Flurbus! Flurbus! No. Flurbus! Oh, jeez! Oh, Finoza! Z panami ogarniemy. Dlaczego jest to smutne? Albo on ma te swoje dziwactwo. Gwiazda, gwiazda.
mi to mdleją. O, masz ci los. Na grubo. Dobra. Co tutaj jest w ogóle? Może się tutaj da... O, da się zjeść. Chodź sobie, zjesz krewetki, panierce. Jesteś na mieście. I tak będą za nim łazić? A patrz, jak idź do pracy, może sam. Ali. Idź do roboty. Nie ma co. A idź do roboty. A idź do roboty, bo to nie ma to tamto, słuchaj. Nie ma to tamto, Salim. O, już 46 minut nagrania. Zaraz będziemy powoli kończyć. Już się nie mogę doczekać tego liceum. Okropny były asystent, którego zatrudnił Salim, twierdzi, że napisał znaczną część jego najnowszej książki. No na pewno nie. Ten asystent ledwo potrafił zamówić kawę, ale Salim nie chce się nad tym rozwodzić. Salim powinien powiedzieć, jak było naprawdę, czy z grzeczności przyznać, że asystent trochę pomógł. Nie, naprawdę, no dajcie spokój. Prężnie rozwijająca się na rynku medialnym firma poprosiła Bytosia, współpracując bezpośrednio z producentami, stworzyła dla niej film dokumentalny. Zleceniodawcy dali jej pełną dowolność w kwestii wyboru tematu i sposobu realizacji. To od niej zależy, czy będzie to lżejszy, czy poważniejszy materiał. Najważniejsze jednak, by przedstawione informacje były prawdziwe. Nie no, humorem to się jest taka ziaba wołowa. Dobrze. Chata posprzątana. To jakaś kasa, poprawa ocen. O, dzieci odrobiły lekcję? Praca domowa w 50%. Sprzątaj tutaj, garnij dziecko. To się zarobiła 4,5, to też ładnie. Potrzebujesz, ale wiesz co, mogłabyś pobadać, to może byś dostała awans, jeszcze podwyżkę. W sensie już nie awans, ale podwyżkę. Pobadaj, dno oceanu, tak się nudzisz. Wszystko wymaksowane. Twoje życie jest piękne. Pływać. Korzystać. To jest jeszcze jakaś taka bojka. Gdzieś jeszcze są, nie? Nie mogę ich znaleźć, po prostu tych bojek. Dobra, posprzątałaś. Towarzystwo ci śpi, widzę. Chodź się wybierzesz, albo nie. Odrób lekcję. Wybierz się do parku. Nie no, odrób lekcję. Odrób lekcję sobie. Porta. Co to jest? Tablet na simowe sesje. Tablet. Umiejętności motoryczne. No to chodź, pomotorycznij się. Alim wrócił, jeszcze coś tam zarobił. Po stronę. Chodź, może tą książkę skończyć. A może dla dzieci książkę byś napisał? Why not? Oh, Ishkawangi.
kłótli trochę. Ty sobie piszesz. Tutaj, o, zaraz. Zaraz doczłapiesz się do piątego poziomu. Kurczę, jej to powinnam kupić jakiś komputer chyba. Jeden komputer w domu. To masakra, nie? A czemu ty przestałaś? Tak mało brakowało. No dajcie spokój. O, pięknie. Och, chyba trzeba kupić komputerek naszej małej leżance. Gdzie my ten komputerek ci tu zmieścimy? Taki ładny ten pokoik, aż szkoda go psuć. Radzić. Biureczko zorganizujemy ładne. Biureczko ładne, nawet ładne. O, jakie ładne. Śliczniaste. Dobra, to wywalamy. I krzesełeczko jakieś śliczne. No zobaczcie. Kuczku, zostaw te wstążki. Zżera mi wstążki, słuchajcie. To jest po prostu kot. Nie, no weźmiemy najdroższy. No dajcie spokój. Tyle pieniędzy ten Salim zamawia. Ten. Dać ich przecież. Póki. Naprawdę, no. No naprawdę, no. Się zmieści? O, tu się zmieści. Pięknie. O, pięknie. I chodź sobie tutaj ćwiczka. więc o, zmieć. O, i super. A tutaj miała przecież biurko. Mogłam jej tam wstawić. Dobra, no już. Dobra, teraz będzie miała dwa biurka. Nie zauważyłam w ogóle. No trudno. Więc natomiast piszę książkę. Resztki. Zanim weźmiesz resztki, to wyrzuć zepsute i dopiero weź resztki. Dobra. A tutaj jest kicia, nie? No, śpółczek jest mały. Dobra, ty chodź tutaj już. Skorzystaj. Też sobie coś szamkaj. No. Nie, no ja myślę, że trzeba go już uwolnić ze świata. Bo wiecie, lepiej mu będzie gdzieś tam. O, widzicie, to się nam schudła. Lepiej mu będzie gdzieś tam. Już w zaświatach. Wydawcy. Ale się gwiazdki po prostu tutaj za nim unoszą. No to. Nie ma co. Dobra, to się sobie szamka. Do śpiłkolotu. Idziemy wszyscy. I też możesz iść spać. Młodą trzeba ogarnąć. Skorzystaj. Zostaw ten komputer. Skorzystaj.
weź prysznic i dość prokolat. 1780, zobaczcie, już ma. Taka młoda, a tak zbiera te punkty. Kosia doświadczyła dziś, których warto wspomnieć na towarzyskim. Aby to zrobić, uruchom towarzyskiego króliczka na swoim telefonie, aby wyłączyć powiadomienia. Otwórz towarzyskiego króliczka. Co to jest? A to się. Może kiedy indziej dowiemy się, czym jest towarzyski króliczek. Ja myślałam, że to jakaś aplikacja randkowa po prostu. Dlatego tego nie ruszałam, bo nasze simy są w szczęśliwym związku, więc nie ma co. No i dobra, ekipa śpi. Spójrzmy na kalendarz. Kończy się środa. Zostaną raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na szósty dzień urodziny. Chyba zrobimy jakąś imprezę tej naszej simce. Dominisi. I co? I potem się eksportujemy, że tak powiem, do liceum. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to właśnie będzie tak, że po prostu się wynosimy i tyle. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. No w każdym razie, no myślę, że jeszcze nie następny odcinek, tylko jeszcze następny odcinek. I będziemy szli do liceum. No dobra, czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie, jakie ewentualne plany, bo ja, tak jak mówię, lubię wcielać w życie wasze pomysły. To zawsze jest spoko. Te pierwsze dwa odcinki takie na rozruch. Puczku. Pierwsze dwa odcinki takie na rozruch i później będziemy już tak na bieżąco z waszymi pomysłami działać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i generalnie mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłam do Simsów. Dobra, to ja się biorę za montowanie pierwszych dwóch odcinków i będę wrzucać co piątek. Plan jest taki, żeby co piątek się pojawiały. Mam nadzieję, że wam ten plan będzie odpowiadał. Dobra, ściskam was bardzo mocno. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i co? I pa, pa!